Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Mazur. Będę miała przyjemność dzisiaj dla Państwa poprowadzić ten niezwykły koncert w niezwykłych też okolicznościach. Koncert inaugurujący 11. Festiwal Filipa i Xawerego Szarwenków. Festiwal, który przecież już na stałe wpisał się w kalendarz kulturalny miasta Szamotu i skupia ludzi zainteresowanych, melomanów, nie tylko przecież z Wielkopolski. Festiwal nie odbyłby się, gdyby nie organizatorami tego festiwalu, Filipa i Xawerego Szarwenków, jest Fundacja Procello i Muzeum Zamek Górków. W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować za gościnę, za wsparcie, za wieloletnią współpracę panu dyrektorowi Michałowi Kruszonie. Bardzo, bardzo dziękuję. Zamek jest przepiękny, a do tego dzisiejszego koncertu, no przynajmniej historycznie, wpisuje się w samą dziesiątkę. Festiwal ten został dofinansowany, i to koniecznie muszę powiedzieć, bo bez pieniędzy ani rusz, ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje. Patronat nad festiwalem objęła pani Beata Hanyżak, starosta powiatu szamotulskiego, i pan Włodzimierz Kaczmarek, burmistrz miasta i gminy Szamotuły. To dla nas zaszczyt i wielka radość. Chciałabym też podziękować partnerom. Partnerem między innymi bardzo ważnym jest pan dyrektor Ośrodka Kultury w Szamotułach, pan Piotr Michalak, któremu też bardzo dziękujemy za współpracę i za pomoc techniczną, jaką nam tutaj przez cały czas istnienia każdego roku festiwalu udziela. Ponieważ koncerty odbywają się na żywo, w reżimie sanitarnym, niestety w maseczkach, ja myślę, że Państwo jesteście oddaleni od siebie na tyle, że odrobineczkę chociaż z nosa można zsunąć tę maseczkę, podjęliśmy decyzję, że będą one retransmitowane w każdą sobotę po wydarzeniu. A więc dzisiejszy koncert 5 lipca będzie w najbliższą sobotę można obejrzeć w internecie na profilu Fundacji Procello i Muzeum Zamek Górków. Kolejny koncert, na który już teraz Państwa bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, to recital fortepianowy Jacka Kortusa zatytułowany Interpretacje u mistrza Xawera. Koncert odbędzie się 19 lipca, też tutaj, a więc retransmisja jego w internecie w najbliższą sobotę, tę po 19 lipca. No i cóż, chciałoby się za Adamem Mickiewiczem już powiedzieć, polowanie czas zacząć. On jednak usiłował upolować niedźwiedzia. My dzisiaj będziemy polować na przepiękne dźwięki zaproponowane przez artystów, których za chwilę tutaj zaproszę. Pierwsze utwory, jakie zabrzmią w tym miejscu, to Johannes Brahms, sonata e-moll, opus 38, część pierwsza, i Xawer Szarwenka, serenada. By odrobineczkę wprowadzić Państwa w historię i klimat tamtych czasów, tej połowy XIX wieku, zacznę może od kompozytora, który pojawi się jako pierwszy, Johannes Brahms. Sonata e-moll została napisana przez niego w 1865 roku. To był trudny dla niego rok, dlatego że to był też rok śmierci jego matki. Rok, w którym przebywał akurat we Wiedniu. Bardzo trudny czas, ale też wszystko się tutaj w tym miejscu zgadza, bo przecież do 40 roku życia Brahms pisał właśnie muzykę kameralną. Hołdował też bardzo tradycji, co słychać w jego muzyce, a zresztą sam o sobie też mówił, że urodził się za późno. To kompozytor, który w tamtych czasach jako jeden z nielicznych utrzymywał się z muzyki i utrzymywał się z komponowania, utrzymywał się z dyrygowania. Był pracoholikiem, był tak zapracowanym człowiekiem, że zaniedbał
swój wygląd. Zapuścił brodę, a podczas dyrygowania okazywało się najczęściej, że nie ma przypiętych szelek, więc niezręcznie jedną ręką przytrzymywał spodnie, by temu na złość nie opadły podczas koncertu. Uwielbiał koncertować, uwielbiał Wiedeń, ale też uwielbiał lasy wiedeńskie i tam spacerować, relaksować się i odpoczywać. Wówczas napychał kieszenie cukierkami, kieszenie surduta i tymi cukierkami z lubością obdarowywał przechodzące dzieciaki. Kiedy Brahms brylował w Wiedniu i tam, nie, inaczej, kiedy Brahms zaczynał swoją karierę w Hamburgu i początkowo też we Wiedniu, urodził się w Szamotułach Xawier Szarwenka, jeden z dwóch braci. W Szamotułach się urodzili, przecież w tak różnorodnej kulturze, bo przecież tutaj mieszkali i Żydzi, i Polacy, i Niemcy. Xawier to ten młodszy, Filip starszy. Kiedy wyjechali do Berlina, nie było im łatwo, wyjechali całą rodziną. No, chlepali biedę, można by powiedzieć. Zaważyło to troszeczkę na możliwościach edukacyjnych jednego i drugiego, i Xaviera, i Filipa. Xavier nie dał jednak za wygraną. Dawał lekcje prywatne, żeby zarobić pieniądze. Grał po knajpach najróżniejszych, w pijalniach piwa, zarabiał. Zarabiał na studia, zarabiał na wynajem instrumentu i szybko się okazało, że jest jednym z najlepszych studentów w Berlinie w Akademii. To zaskutkowało też nagrodą. Jako nagrodę otrzymał szansę wystąpienia na dorocznym publicznym koncercie w Akademii w 1867 roku. A więc zobaczcie, jak blisko jest jeden i drugi, jak blisko siebie kompozytor. Tam matka zmarła w 65, ten już tutaj bryluje w 67. Porównajcie Państwo teraz obu tych kompozytorów historycznie i emocjonalnie do siebie tak mocno zbliżonych. Byście to mogli uczynić z przyjemnością już teraz. Zapraszam Tomasza Lisieckiego, zagra na wiolonczeli, Pawła Mazura, który zasiądzie przy fortepianie, a Państwo usłyszycie Johannesa Brahmsa sonatę e-moll z opusu 38, część pierwszą i Xawiera Szarwenki serenadę. Zapraszam bardzo serdecznie Tomasz Lisiecki i Paweł Mazur. Thank you.
No i tak, w czasie, kiedy rozkwitała kariera Johannesa Brahmsa we Wiedniu, kiedy pierwsze swoje kroki kompozytorskie stawiał no, najpierw w Szamotułach, potem w Berlinie Xavier Szarwienka, w Anglii urodził się Henry Eccles. Należał do muzykalnej i muzycznej rodziny. Jego ojciec Salomon, jego dziadek Salomon, obaj byli muzykami. Ten starszy jednak w pewnym momencie trochę na bok skoczył, zdezerterował. Kiedy został kwakrem, spalił wszystkie instrumenty, napisał książkę przeciwko muzyce i zajął się szewstwem. Henry nie dał za wygraną. Najpierw był nadwornym muzykiem u Marii i Anny z dynastii Stuartów, a potem przeniósł się do Paryża, gdzie został członkiem kapeli dworskiej u Ludwika XIV. Grał, komponował i pełną parą aż do śmierci muzyką się zajmował. Napisał przepiękną sonatę, którą chciałabym teraz Państwu zaproponować. Sonata G-moll Henry Ecclesa, którą wykonają dwaj znakomici artyści, Szymon Guzowski na kontrabaście, przy fortepianie Paweł Mazur. Thank you.
Przenieśliśmy się już razem z Henry Eklesem do Francji, to proponowałabym jeszcze choć przez chwilę w tej Francji zostać. Tym bardziej, że mam ochotę przedstawić Państwu bardzo wybitnego wiolonczelistę, Francuza, Jean-Baptiste Barrière. Świetny wiolonczelista, znakomity kompozytor. Urodził się w 1707. Jako kompozytor słynął z wielkiej wrażliwości. Te niezwykłe tonacje, ta emocjonalność, którą przekazuje w swoich utworach i głęboka dźwięczność jego dzieł jest wyjątkowo mocny sposób do wysłyszenia właśnie w jego utworach i jest niewątpliwym atutem utworów Barrière'a. Jednak aby osiągnąć tę niezwykłą wirtuozerię, trzeba bardzo wiele subtelności. Ale jak tu uzyskać tę subtelność w takim słoniowatym, wielkim kontrabasie na przykład, czy w tej wiolonczeli? Musi być, bo okazuje się, żeby ją uzyskać, trzeba mieć obłędną technikę w lewej ręce i połączyć ją i w zgodzie razem doprowadzić do finiszu, do końca dzieła, razem z ręką prawą. Wyjątkowa historia. Jest to możliwe. Wiemy to dobrze i chcielibyśmy to Państwu dzisiaj pokazać, jak tę subtelność połączyć z niezwykłą techniką, z wielką wrażliwością i emocjonalnością dzieła. Artystami, którzy dzisiaj pokażą Państwu utwór Jean-Baptiste Barrière'a i tę jego wrażliwość, są Tomasz Lisiecki na wiolonczeli i Szymon Guzowski na kontrabasie. Duet wybuchowy. Thank you.
Wiedziałam, że tak będzie. Urok, blichtr i blask tej sonaty absolutnie powala. Ta rzecz, która teraz nastąpi, będzie już finałową i ostatnią naszą propozycją, ale nie oddalimy się ani od czasu historycznego, ani od tego uroku, który do tej pory serwowaliśmy i raczyliśmy Państwa, bo i tym razem pozostaniemy w tej połowie XIX wieku. Tym razem usłyszycie Państwo niezwykły koncert E-moll, opus 85, część pierwszą i drugą Edwarda Elgara w wykonaniu niezwykle utalentowanego artysty młodego pokolenia, absolwenta Akademii Muzycznej z Poznania w klasie wiolonczeli doktora Tomasza Lisieckiego. Ten utwór wykona Dominik Drewniak. Parę słów może jednak o Elgarze. To jest angielski kompozytor. Jeden z najwybitniejszych tamtych czasów, no przynajmniej w Anglii. Pisał muzykę eklektyczną, ale bardzo mocno odbija się też w jego dźwiękach romantyzm, do którego był przywiązany jak pies. To widać, słychać w twórczości Elgara. Na uwielbienie Brytyjczyków zasłużył patriotycznymi pieśniami, których napisał bardzo dużo w czasie I wojny światowej. Zresztą dla uświetnienia jego pamięci Brytyjczycy jego twarz, jego tę część tu umieścili na banknocie 20-funtowym. Dzisiaj usłyszycie Państwo jeden z najpopularniejszych utworów wiolonczelowych, przynajmniej tych, mam wrażenie, grywanych najczęściej w XX, XXI wieku. A więc koncert E-moll, opus 85, część pierwszą i drugą, wykona Dominik Drewniak, przy fortepianie Paweł Mazur. Thank you.
Koniec. Dzisiejszy koncert inaugurujący 11. festiwal imienia Filipa i Ksawerego Szarwenków dobiegł końca. Bardzo Państwu dziękuję. Miałam wielką przyjemność po tak długiej przerwie poprowadzić z ogromną przyjemnością dla Państwa to wydarzenie. Tym bardziej, że już niecierpliwie oczekujemy na następne. Dlatego przypomnę jeszcze raz. 19 lipca. W tym samym miejscu koncert, recital fortepianowy Jacka Kortusa, interpretacje u mistrza Ksawera. Będzie się działo. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Do zobaczenia.